on to nie był typowy perkusista, to był muzyk na perkus. Świetnie pasował w klimaty. I praktycznie rzecz biorąc, wiesz, ja ci powiem, praktycznie rzecz biorąc, on po powrocie i po nagraniu, jak nagrywał już ten katarzys, on w zasadzie cały czas sądził, że na nowy zespół będzie tworzył i już pierwszym, który był, to wiadomo było, że będzie Piotrek i on na bazie tego Piotrka, tak, no, znaczy, za dużo powiedziane, na bazie, wiadomo, że Piotrek będzie normalnie tym pierwszym wiodącym i wiesz, i do tego trzeba teraz dobrać resztę zespołu. Hello. No niby człowiek jest obeznany z muzyką bardzo dobrze, no, siłą rzeczy, biorąc pod uwagę, że się przebywało z Czesławem i w dużej mierze pod jego wpływem człowiek jest przesiąknięty tą muzyką, ale jak ci właśnie muzycy opowiadają, jak on opowiada o perkusji, tam gdzieś tą dobrówkę ostatnio słuchamy, to rzeczywiście ja już trochę tego nie łapię normalnie, na czym polega normalnie to mówi, słuchaj, ten Pauker jak znakomicie gra, mimo że gra bardzo prosto.